Witajcie, kochani, w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Was na demonstrację współpracy czytnika ekranu VoiceOver działającego w systemie macOS z dokumentami typu Microsoft Word, ale w środowisku sieciowym poprzez przeglądarkę internetową. Czyli chciałbym odpowiedzieć Wam na pytanie, czy osoba niewidoma jest w stanie współpracować z innymi osobami, pracując nad jednym dokumentem sieciowym. Jak to wygląda w kontekście dokumentów typu Microsoft Word, Office 365, pracujemy w sieci. Jak to działa? Oczywiście zaczynamy od otwarcia przeglądarki internetowej i wczytania dokumentu. W tym momencie otwarte mam okno przeglądarki Safari i tu, jak łatwo się domyślić, VoiceOver najlepiej współpracuje z przeglądarką Safari i jakimikolwiek innymi dokumentami online, niekoniecznie Microsoftowymi, ale w tym momencie mam otwarty dokument Microsoft Word w wersji online. Klasycznie wziąłem link, który w domyśle od kogoś otrzymałem, wkleiłem go w pole adresowe, kliknąłem, otworzył mi się dokument Microsoft Word online. I co my tutaj mamy? Nagłówek, pasek narzędzi. Klasycznie mamy narzędzia jakieś tam wordowskie, później mamy również klasycznie wstążkę, która ma tutaj dodatkowe kontrolki, pasek karty wstążki, grupa W, wstawianie, układ, odwołania. Klasyczne elementy, te, które znamy z edytora Word, czy to wersji Windows, czy macOS. No i mamy zawartość dokumentu, z którą oczywiście musimy wejść sobie w interakcję. Zawartość dokumentu. Transport publiczny na Apple Watch. I mamy tutaj fragment artykułu. Mamy tutaj sam tekst. Zwróćcie uwagę, w tym momencie nie czyta nam VoiceOver, jaka to czcionka, więc klasycznie też VoiceOver T. 16 punkt Helvetica, czerny, tło, odcień. Możemy zobaczyć sobie, że jest to czcionka w rozmiarze 16. Października zeszłego roku. Jakiś tam tekst. 16 punkt Helvetica. Ma cały 16 punktów. Co my tu możemy zrobić? Możemy oczywiście klasycznie formatować ten tekst, czy to za pomocą podstawowych skrótów. Czyli zobaczcie, ja sobie zaznaczam tą linię, naciskam Command U, powiedzmy, aby podkreślić, i sprawdzam formatowanie, czyli znowu VoiceOver T. Podkreślona 16 punkt Helvetica, czarny. I słyszymy, że dana czcionka jest podkreślona. Znowu zaznaczam Command U, aby podkreślić. Sprawdzamy znowu formatowanie. Podkreślona 16 punkt Helvetica, podkreślona, dobra, to jeszcze raz czekajcie. Zaznaczone. Spacja, wielkie U. A no tak, bo się zamieniłem czcionkę. Czekajcie, dobra, teraz zacznę. O, dobra, i tak, Command U. Transport publiczny na Apple Watch, transport, 16 punkt Helvetica, czarny. I mamy Helvetikę niepodkreśloną, czyli te klasyczne skróty do formatowania, Command B, pogrubienie, Command I, kursywa. Te wszystkie skróty działają. Niestety VoiceOver ich nie anonsuje. W sensie nie anonsuje w momencie, gdy zaznaczamy, tak jak robi to w wersji desktopowej. Nie mówi nam podkreślenie od razu, tylko musimy sobie właśnie sprawdzić tym skrótem VoiceOver tą czcionkę. Oczywiście możemy sobie przestawić gadatliwość VoiceOvera, żeby anonsował nam atrybuty czcionek, wtedy tego typu informacje, atrybuty tekstu będziemy otrzymywać. Ale powiedzmy, żeby tutaj też nie przedłużać, jakieś takie podstawowe rzeczy, powiedzmy, ustawimy sobie nagłówek, czyli zaznaczam ten wiersz, wychodzę z interakcji, przechodzę na wstążkę. Z kart wstążki wybieram sobie narzędzia główne i z narzędzi głównych style, nagłówek pierwszy, no i sprawdzamy. Strona 1 z 1. Zawartość dokumentu. Edycja tekstu. System menowe. Okno. Poziom nagłówka. Edycja tekstu. Poziom nagłówka. 1. Transport publiczny na Apple Watch. Transport publiczny na Apple Watch. Jak zejdziemy sobie niżej do jakiegoś innego nagłówka. Przeszła bez użytkownika. Pamiętam, że gdy pisze osobę ma powód zdziwiony na nadgar internetach publicznym. Transport publiczny Apple, co to takiego? Dobra, mamy tu jakiś inny nagłówek, to jego też sobie zaznaczymy. Spacja, spacja. Znak zapytania. Znak tak. Transport publiczny Apple, co to takiego? I znowu wychodzimy z interakcji. Przechodzimy na wstążkę. Narzędzia główne. Narzędzia główne. Czcionka, grupa. Akapit, style, grupa. Style. Normat, style, 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 grupa. Nagłówek 1. Opis. Aptos display. 16. Zwinięte, podmenu. Nagłówek 2. Nagłówek 2. Opis. Aptos display. Zobaczymy, który mi się kliknął. Transport publiczny Apple, co to takiego? Zobaczmy. Napiszę jedynie. Zakładam, że to akurat.
poziom nagłówka. 2. Transport publiczny Apple, co to takiego? I mamy nagłówek poziomu drugiego. Dlaczego wstawiam te nagłówki? Po pierwsze, żebyście zobaczyli, że się da. Po drugie, że w tym momencie, gdy włączę sobie szybką nawigację jednym klawiszem, szybka nawigacja jednym klawiszem włączona, system, to będę mógł sobie poziom nagłówka. 2 rzeczy. Transport publiczny Apple, skakać po nagłówkach. Poziom, nagłówek, poziom nagłówka. 2 rzeczy. Transport publiczny Apple, co to takiego? Poziom i nagłówka. Oczywiście działa to w taki sam sposób, system, gdybyśmy wstawili do dokumentu odnośniki, listy, tak samo będziemy mogli się po nich poruszać, grafiki, bez najmniejszego problemu. Takie podstawowe rzeczy w trakcie pracy z dokumentem, czyli na przykład komentarz, tak? Weźmy sobie z początkiem października zeszłego roku, tak? To dajmy sobie, oznaczam zeszłego roku, oznaczam jako słowa, do których będzie się odnosił komentarz. Teraz Command-Shift F10. Otwiera się takie typowe menu kontekstowe wordowskie. Wytnij komend, kopiuj komend, wklej komend, wyszukaj zesz, synonimy dla zap, przetłumacz, ustaw język, opcja, kapitu, link, int, nowy komentarz. Nowy komentarz. Edycję tekstu, z początku, tak, października zeszłego. I piszemy tutaj, to był rok 2022. I aby ten komentarz został opublikowany, naciskamy Command-Enter. Wątek komentarzy rozpoczęty przez użytkownika gość. Grupa. I tu słyszycie wątek rozpoczęty. Szybka nawigacja, idę w prawo, żeby sprawdzić, co mamy w tym wątku. Gość. Więcej akcji dotyczących WOR. Lubię to. Przełącz przycisk. Można polubić czyjkolwiek komentarz, jak się pojawią w dokumencie. Komentarz użytkownika gość. 9 marca 2020. To jest data dzisiejsza. Reaguje na kliknięcie. 9 marca 2024 roku o 13.44. Reaguje. Koniec. Komentarz użytkownika gość. 9 marca 2020. Odpowiedz. Przycisk. Koniec. Komentarz użytkownika gość. 9 marca 2024 roku o 13.44. Grupa. 9 marca 2022. Reaguje na kliknięcie. Zagalopowałem. Tak. To był rok 2022. Więc w ten sposób przechodzimy do komentarza, w sensie po jego wpisaniu w sposób automatyczny. Do tekstu wracamy naciskając Command F6. Strona 1 z 1. Opis. Numer bieżącej strony w dokumencie. Klik. Mamy tutaj narzędzia główne. Kilkukrotnie teraz naciskam, żebyście zobaczyli, że skaczemy do różnych elementów, ale też finalnie do pola edycyjnego. Z początkiem października zeszłego roku. Się ruszyć jeszcze strzałka góra w dół. Słyszymy opuszczenie obiektu, czy opuszczanie obiektu komentarz, więc daję strzałkę w dół. Z początkiem października zeszłego roku. Apple do swoich map wprowadziło komentarz, komentarz. I tu słyszymy, że komentarz, komentarz, mamy informację po odczytaniu całego wiersza. To jest różnica między wersją online a desktopową, bo w wersji desktopowej ta informacja jest przed danym wierszem, przed jego treścią, a tutaj jest dopiero po odczytaniu całej treści. Oczywiście możemy przechodzić też do tych komentarzy na kilka sposobów. Nie musimy nawet ustawiać się centralnie na danym komentarzu, żeby go odczytać. Wystarczy, że ustawimy się w danej linii i wtedy naciśniemy sobie Alt czy Option F12, albo możemy skorzystać z szybkiej nawigacji, tak jak ja to teraz wam zademonstruję. Jednym klawiszem naciskam J. Ikona pojedynczego aktywnego komentarza. Przejdź do komentarza. Słyszymy, tutaj jest ikona pojedynczego komentarza, do którego możemy sobie przejść w sposób automatyczny, a zobaczcie, jak to działa. Option F12. Przechodzę do komentarza tego konkretnego, w której linii byłem i w której linii znajdował się dany komentarz. Od razu do niego przeskoczyłem. Oczywiście później do samego dokumentu wracamy, naciskając sobie. Kliknij lub naciśnij, aby otworzyć okienko nawigacji. Naciskamy sobie Command F6. Dobra. O wiele lepiej w wersji desktopowej anonsowane są przypisy. Tutaj oczywiście przypisy możemy wstawiać, ale przypis będziemy mieli anonsowany klasycznie, na zasadzie 1, a w wersji desktopowej Office'a mamy informację 1 i od razu VoiceOver odczytuje nam treść przypisu. Tutaj musimy sobie też, korzystając ze skrótu klawiszowego, przejść do kolejnego przypisu, czy to będzie przypis dolny, czy przypis końcowy. I teraz uwaga, pokazuję wam magiczny skrót. Skrót, który składa się z następujących klawiszy Alt lub Option, bo to jest ten sam klawisz, na lewo od spacji. Alt, Shift i klawisz A. Obszar edytowania, naciśnij klawisze Command plus F6, aby wyjść. Naciśnij klawisze Alt plus Shift plus A, aby uzyskać pomoc dotyczącą ułatwień dostępu. Obszar edytowania, naciśnij klawisze Command. Jest to pomoc dotycząca opcji ułatwień dostępu. Skrót. I mamy tutaj cały zestaw najróżniejszych skrótów klawiszowych. Polecenia.
przejdź do pola powiedz, które VoiceOver nam odczyta bez najmniejszego problemu, jakich skrótów użyć, aby przejść do komentarzy, aby przejść do przypisów, więc możemy bez problemu nawigować po zmianach w tekście. Co więcej, te zmiany możemy sobie włączać i wyłączać. Mówię tutaj o śledzeniu zmian w dokumencie. Już wam demonstruję tylko. Uzyskaj pomoc. Zamknijmy tą pomoc. Naciśnij klawisze com. Dobra. Obiektu z początkiem października. I tutaj na przykład z początkiem października. Włączmy sobie rejestrowanie zmian. Command Shift E. W tym momencie VoiceOver nie zaanonsował nam, że te zmiany zostały włączone, ale zobaczcie. Z początkiem października zeszłego roku. Z początkiem października zamienimy to na z końcem. Komentarz Z. Początkiem. Czyli zaznaczam początkiem zaznaczone. I piszę końcem. I co nam wyszło? Jeśli dam teraz strzałkę w górę, w dół. Z początkiem, końcem października zeszłego roku. Apple do swoich map wprowadziło. Czyta nam tak dziwnie, tak? Z początkiem, końcem. No to zobaczcie. Wielki Z. Wielki Z. Idziemy teraz literka po literce od początku. Spacja P. O, C, Z, O, T, K, I, E, M. Spacja. Opuszczanie obiektu, zmiana typu, usunięcie. Zmiana typu wstawienie. Gość 9 marca 2024 roku, 13:55. Naciśnij Alt plus strzałka w dół, aby zaakceptować lub odrzucić sugestię. K. Mamy tutaj informację, że słowo jedno zostało usunięte, słowo drugie zostało wstawione, kto wstawił oraz co możemy zrobić, żeby tą zmianę, czy wybrać akcję. Ja w tym momencie chciałbym tą zmianę zaakceptować i do tego też mamy skrót klawiszowy, akurat command option równa się, jeśli dobrze pamiętam. Czekajcie, żeby nie było fuck-up jakiegoś. Końcem, zaznaczone. Dobra, i sprawdźmy. Z, błędnie zapisane, końcem października zeszłego roku. Mamy końcem, tylko jakąś literówkę musiałem zrobić, czy jest jakiś błąd, ale generalnie tak to działa. Oczywiście Office 365 jest bardzo żywym narzędziem, które często ulega najróżniejszym zmianom, więc czasami jest tak, że jeśli naciśniemy sobie Command Shift E, to VoiceOver będzie nam anonsował, że włączył taką czy inną zmianę. Innym razem nie będzie tak teraz anonsował. Przed nagraniem kilka dni temu się bawiłem i wszystko działało pięknie. Teraz mi tego nie anonsuje, więc to jest tak naprawdę płynne. Office zmienia się tutaj, te opcje dostępności dość płynnie. Ale muszę przyznać, że im plus, jestem mile zaskoczony, jak fajnie to działa. Co więcej, i te skróty, o których wam mówiłem, Command Shift A, które włączają podpowiedzi, jak radzić sobie z opcjami ułatwień dostępu i jak z nich wygodnie korzystać, one również występują w PowerPointie online, w dokumentach Excel online. Tak więc spokojnie jesteście w stanie z VoiceOverem te dokumenty edytować, jesteście w stanie śledzić zmiany, które pojawiają się w tego typu dokumentach, a co za tym idzie, jesteście również w stanie współpracować z innymi osobami w sieci i wydaje mi się, że w tym momencie poziom dostępności zarówno narzędzi Microsoft Office Online, jak i Google Docs, dokumentów od Google'a, jest bardzo zbliżony. Jedne i drugie mają pewne swoje plusy, ale także minusy i tak naprawdę to już jest kwestia osobnicza, z których będziemy korzystać. Ja osobiście bardziej preferuję te rozwiązania Microsoftu, ale postaram się wam również w kolejnym nagraniu przybliżyć działanie dokumentów Google'a, oczywiście z VoiceOverem w systemie macOS i przeglądarce, która będzie działać w tym systemie. Na dziś bardzo wam już dziękuję za uwagę. Gdybyście mieli jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami vlogów z mojej szuflady, to zadawajcie je, piszcie w komentarzach albo na mojej szufladzie. A na dzisiaj kłaniam się nisko, zapraszam was do oglądania kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.